Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wyruszamy z Markusem do klasztoru. Możesz mnie zaprowadzić do klasztoru? Masz szczęście, i tak miałem się tam udać na dniach. Mam tam parę rzeczy do zrobienia, więc możesz się ze mną zabrać. Daj znać, gdy będziesz gotów. Jestem gotowy, ruszajmy w drogę. Dobrze, mnie tu już nic też nie trzyma. A, zanim pójdziemy, mogę cię jeszcze prosić o jedną rzecz? Jasne, co mam zrobić? Udaj się do Paginy, to właścicielka hotelu niedaleko stąd. Muszę u niej uregulować koszty zakwaterowania. Nie powinno to kosztować więcej niż 50 roperii. Dobra, no to ruszamy w takim razie jeszcze do Paginy. Myślę, że też zanim wyruszymy, to pewnie się jeszcze kimnę. Żeby nie było, że wiecie, będziemy mieli tak mało zdrowia i że nagle nas złapie noc. Dzień dobry. Klawio właśnie spłacił swój dług. Nie wiem, jak ci dziękować. Być może te roperi będą dla ciebie odpowiednią nagrodą. Dzięki. Przysyła mnie brat Markus. A, pewnie przyszedłeś uregulować jego rachunek. Należy się 40 roperi. Proszę. Dziękuję. Na sługach Adanosa zawsze można polegać. Dobra, Lasencio. Jest w sumie 14, więc chyba możemy ruszać. Nie będę już spała, chociażbyśmy wtedy mieli świeży dzień i świeże HP, ale wydaje mi się, że nie ma co. Myślę, że wyruszymy. Twój rachunek został zapłacony. Co teraz? Dobrze, teraz ruszamy w drogę. Mam tu jeszcze 10 roperii od Paginy. Jesteś naprawdę bardzo uczciwą osobą. Możesz zatrzymać roperii jako nagrodę. Możemy już ruszać? Tak, wszystko gotowe, w drogę. Będę tuż za tobą. No i zarąbiście, no to w takim razie lecimy. Prosto przed siebie. Wiecie co, włączymy lokatorka, bo jeszcze tego nie zrobiłam. I zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Moi drodzy, w ogóle tak... Kurde, ustawiłam sobie przy okazji piekarnik, bo robię skrzydełka z kurczaka. I w sumie... to będzie mi dzwonił budzik. W sensie piekarnik zacznie dzwonić za jakieś pół godziny. W sumie Markus mi powybija te stworzenia. Expa będziemy mieli. Oj, Markusa przy okazji uderzyłam. Mam nadzieję, że się nie zdenerwował na mnie. Podejrzewam, że nie, że mu to nie przeszkadza raczej. Ja sobie przy okazji pokorzystam i pozbieramy jakieś rośliny. Kurde, fajnie by było sprowokować go, żeby mi coś tam też powybijał. Nie ukrywam, ale z drugiej strony, czy jest to taka potrzeba duża? Wydaje mi się, że nie. Ojejku, dobra. Okej, widzę, że go część stworów po prostu nie interesuje. Ale dobra. Ogarniemy sprawę. Do klasztoru w sumie, my już prawie pod klasztorem w sumie byliśmy. Więc to nie jest kłopot. Tutaj jest ten pastuszek, muszę sobie zapamiętać, bo my mu musimy zabrać owce. Ale nie ukrywam, że przydałby się zwój snu, zanim to zrobimy. Żeby typa po prostu uśpić i żeby nie ogarnął. No bo w przeciwnym razie on się po prostu na nas zdenerwuje, no nie? No to jest logiczne. Okej, biegniemy trochę inną ścieżką. Mało ją kojarzę, ale widzę, że tu byłam, bo... stosunkowo mało roślin i jednak nie ma przeciwników, więc gdzieś tutaj przy okazji chyba biegliśmy z Ulfem, nie? Bardzo możliwe, że tak jest. Tak, tu jest nasza wieża strażnicza. Tutaj jest ktoś, kto ma imię? Nie, to są sami tylko strażnicy. Okej, w takim razie... może być. I tutaj już nie biegliśmy. Tam widzę, że jest na górze jakiś pierścień ukryty. Pytanie, czy on jest na dachu, czy on jest tutaj na... tu jest na tych, ojej. Fajowo byłoby go zdobyć, nie? Ale widzę, że to nie będzie takie proste. Dobra, dobra. Ja też już sobie dużo lepiej radzę w momencie, kiedy zmieniliśmy jednak broń. I troszeczkę daliśmy sobie wkryta. Sporo mi to daje, ale nie ukrywam, że chyba kolejny poziom zainwestujemy w... ojejku, w co zainwestujemy?
Myślę, że w siłę, żebyśmy mieli jednak wyższe obrażenia, bo wiecie, jak to jest w Gothicu 2, no nie? Broń podzręczność mimo wszystko skaluje się dalej z siłą. Więc w sumie... Cóż. Widzę, że tutaj mamy bardzo ładne ekspowisko. Tu jest bardzo dużo różnych zwierząt. I ja mu mogę co najwyżej trochę pomóc, bo on sobie radzi z większością mobków, potworków. Dobra, kolejne ścierwojady. On się nimi na luzie zajmie. To jest mak, no jakby jemu nie jest straszna przyroda. Dobra, pędzimy. Wow, czy to jest ta jaskinia z mojej miniaturki? Bardzo możliwe. Oj, bardzo możliwe. Widzę, że ktoś tu biegnie. What the fuck? Castor. Okej, tu jest jakiś mak, który sobie coś robi. Niebieski kryształ zabrałam. Tu jest więcej tych kryształów. Niebieski, niebieski, niebieski. Dobra. Mogą być niebieskie. Jaskinia bardzo ładna. Pasuje nam tutaj do klimatu takiego związanego właśnie z magią. Ja mu mogę trochę oczywiście pomóc, ale on i tak zrobi to lepiej ode mnie. Dobra, na luziku. Tam coś było na górze albo mi się przywidziało. Nie wiem, ale fajnie, bo będziemy mieli kolejną miejscówę, kolejne zadania. Ja już się nie mogę doczekać, jak dołączymy w sumie do frakcji, bo to będzie na pewno duży zwrot akcji. Okej, on mi zabił to pielce, ale boję się, że jak ja podejdę do jednego... Nie, to jest jakieś wężowe ziele. Topielców nic nie ma chyba. Widzę, że tego wężowego ziela to ja nie mogę za bardzo zebrać przez szybkie zbieranie. Widzę też, że nie było go tutaj wcale aż tak dużo. Ciekawe. Ale wygląda na to, że jesteśmy przy klasztorze chyba. Tak jest. Wygląda jak zabudowania. Nie widzę żadnych większych przeciwników, więc chyba docieramy powoli ścieżką. No to jesteśmy. Będę miał teraz sporo pracy. Zobaczymy się pewnie albo w klasztorze, albo znowu w mieście. Najlepiej powiedz strażnikom, że przyszedłeś ze mną. Powinni cię wpuścić. A jeśli nie? No cóż, w razie czego znasz drogę powrotną. Gdzie możesz mnie zabrać? Często podróżuję tam i z powrotem między miastem a klasztorem. Jeśli chcesz, zabiorę cię ze sobą. Dziękuję bardzo. Kolejna szybka podróż. To lubimy. Tu są roślinki, ale nie będę się kusić na nie. O, tutaj mamy jakiś ładny posąg. Posąg Adanosa. Kojarzymy go z innej modyfikacji. Widzę, że jest on oznaczony jako kufer. What the fuck? Wskazówki i porady. Zobaczymy w takim razie, jaki wpis dostałam. W Asun mogowie nie mają już bezpośredniego wpływu na świat ludzki. Z tejże racji modlitwy nie zwiększają już permanentnie statystyk bohatera, a jedynie tymczasowo. Działa to na zasadzie placebo. Okej, może być dla mnie. Żaden problem. No to co, pora porozmawiać z ludźmi. Tu są jakieś kawałki drewna, ja sobie też przy okazji tutaj pozabieram, co mogę. Co mi pozwolą oczywiście. Tu jest szczurek, więc możemy się go pozbyć. Okej. Okay. Cześć, Sargon. Kim jesteś? Jestem Sargon, browarmistrz. Możesz u mnie kupić skromne ilości piwa. Na rynku handluje się tylko dużymi ilościami, czego tam nie znajdziesz. Czy mogę ci jakoś pomóc w pracy? Chcesz mi pomóc przy ważeniu piwa? Czemu nie? Bo to ja jestem tu browarmistrzem i ja ważę piwo. Nie potrzebuję kolejnego żółtodzioba, który będzie tylko siał zamęt i hamował pracę. Ale mógłbyś gdzieś się dla mnie przejść. Co powinienem zrobić? Chciałbym porównać nasze piwa z innymi, dlatego powinieneś iść do każdej tawerny w Asun i przynieść mi charakterystyczne dla nich piwa. Co to za tawerny?
Tawerna w wolnym obozie, gospoda Johanna i knajpa Lewa w porcie. Po prostu kup od nich piwo, tak jak zwykły klient, aby nie wzbudzać podejrzeń. Chyba rozumiesz dlaczego? Jasne. Im więcej rodzajów piwa mi przyniesiesz, tym lepsza czeka cię nagroda. A pokaż towary. Okej, masz głównie piwko. Co to jest? Czysty alkohol. No dobrze. Do czegoś się na pewno przyda. Tu jest parachor. Czym się tu zajmujesz? Głównie produkuję produkcją zwojów i wszystkiego, co z nimi związane. Obejmuję to sprzedaż i naukę ich tworzenia. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie, nie będę cię uczył. Abym to zrobił, musiałbyś być członkiem klasztoru. Mógłbyś mi tylko trochę pomóc. O co chodzi? Niedawno wysłałem nowicjusza do portu, aby kupił pergaminy do pisania zwojów. Nazywa się Izorn i jeszcze nie wrócił. Sprawdź, co się z nim dzieje, ale proszę, pospiesz się, bo pilnie potrzebuję tych pergaminów. Wiem już wszystko, ruszam w drogę. A czy możesz mi sprzedać zwoje? Tak, sprzedam ci zwoje za określoną ilość roperii. To pokaż towary, bo by mi się bardzo przydał zwój snu. Niestety, ty takowego nie masz. No to dupa blada. To by pewnie było zbyt proste, dlatego chłop tego po prostu nie ma. Dobrze wiedzieć, że tutaj możemy chodzić, wiecie, jakby ten obszar jest poza obozem i w sumie nie musimy rozmawiać nawet ze strażnikami. Ale w sumie niewiele to oznacza dla nas, bo i tak musimy tu ogarnąć. Cześć, Markus. Marus. Hej. Rusz się. Hej. Okej, z tobą się nie pogada. No to nie. Tu jest Mak i Argun. Czym się tu zajmujesz? Handluję towarami z klasztoru. Na tym placu znajdziesz również naszego browarmistrza. A czym handlujecie? Głównie materiałami do produkcji piwa oraz paszami dla zwierząt. Często zaglądają do nas ludzie z miasta lub wolnego obozu. Okej, tu jest jakiś zwykły randomix. To co? Ze strażnikiem, nie? Stój. Co się dzieje? Dokąd się wybierasz? Do klasztoru. A niby czemu miałbym cię wpuścić, he? Klasztor Adanos otwiera swoje drzwi dla każdego człowieka, prawda? Zgadza się. W takim razie mogę wejść? Wyglądasz całkiem schludnie. Wchodź, ale nie sprawiaj kłopotów. Czym się zajmujesz? Straż Miejska odpowiada również za bezpieczeństwo klasztoru i ja jako rekrut z Asun zostałem przydzielony do pilnowania porządku. Jestem dumny, że mogę w taki sposób służyć Adanosowi. Dobra, stary. Mało mnie to interesuje. I mamy już właściwy sobie klasztor. Dzień dobry. Wyglądasz na alchemika, bo nim jestem, mów mi Atanor. Co cię do mnie sprowadza? O! Fitch mnie przysłał. Potrzebuję środka przeczyszczającego, który działa natychmiast i nie jest zbyt silny. A tak, Fitch często przychodzi i zamawia dziwne mikstury. Mam nadzieję, że uważasz z używaniem tych eliksirów. Nie chcę, żeby moje eliksiry krzywdziły ludzi. Eliksir jest dla przyjaciela, najwyraźniej zjadł coś niedobrego i teraz musi się tego pozbyć. Ponadto lekarstwo powinno znajdować się w butelce wina, nie bierze żadnych lekarstw. Dobrze, skoro tak, przygotuję środek. Masz butelkę wina? Tak, trzymaj. Teraz poczekaj chwilę. Cóż, zrobione. Środek działa bardzo długo i powinien pomóc swojemu przyjacielowi. A co z antidotum? A tak, racja. Jeśli środek będzie dla niego zbyt silny, powinieneś mieć antidotum. Ale potrzebuję zmielonych łodyg wężowego ziela. Gdzie mogę znaleźć ziele? Rośnie w pobliżu wody. Właściwie powinieneś znaleźć wystarczająco dużo w okolicy, ale tylko na samotnych płaszczyznach. Rozumiem, ile potrzebujesz? 7 sztuk. Mam 2. O Jezus. Chcę wstąpić do klasztoru i podążyć ścieżką nowicjusza. Zanim poddam cię próbie, powinieneś pomówić z Alastorem. On wprowadzi cię w życie w klasztorze. Gdzie jest Alastor? Kieruj się ścieżką do góry, a na pewno na niego trafisz. Są tu jakieś miejsca, które warto zobaczyć? Klasztor nie jest zbyt duży, mieszkają tutaj głównie przedstawiciele Adanosa. Jeśli jedni poświęcili się żywiołowi wody, drudzy powietrza, możesz rozpoznać kapłanów po ich szatach. Ja na przykład zajmuję się żywiołem wody i staram się czerpać z niego siłę. Mogę nauczyć się u ciebie alchemii? Oczywiście, przekazuję wiedzę każdemu, kto chce ją zdobyć i jest w stanie wykorzystać. Naprawdę? Tak po prostu? Wolisz najpierw coś dla mnie zrobić? Nie bardzo.
Rzeczy samej, moja wiedza jest bezpłatna. Nie jestem osobą z miasta i dzielę się z moimi bliźnimi. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Eliksir zręczności, eliksir siły, esencja many, esencja lecznicza. No dobra. Pokaż towary. Masz jakieś książki. Piękno kolorów. Okej, ciekawe, że on też to sprzedaje. Ma jedno wężowe ziele. Zabiorę je, bo było darmowe. Okej, czyli mamy w sumie już chyba trzy ziółka. Zobaczmy, kto tutaj jest dalej. Dzień dobry. Tu jest zwykły mnich, więc chyba nie. Tu jest Tones. Kim jesteś? Jestem Tones. Nie wyglądasz na kogoś stąd? Cóż, ja też jestem tu od niedawna. Dopiero po śmierci matki postanowiłem opuścić miasto i zostać mnichem. W sumie jestem z miasta. Naprawdę? Zatem na pewno kiedyś będziesz tam wracał. Przekaż proszę moje pozdrowienia krawcowi Vestito. To on przejął po mnie pałeczkę. Cieszę się, że nie muszę już oglądać tego miasta. Brzydziło mnie to całe samouwielbienie i objętość? Nie wiem, co on powiedział. Bardzo jesteś zajęty? Bardzo, ale od czasu do czasu robię sobie przerwę. Jak tylko przybyłem do klasztoru, pozwolono mi zacerować wszystkie szaty kapłanów i mnichów. Zawsze jestem do dyspozycji, kiedy trzeba coś przyszyć, ale teraz akurat odpoczywam. W końcu mam już swoje lata. Niestety Herbert wlecił mi już kolejne zamówienie na tuzin nowych szat i habitów. Coś czuję, że to da mi popalić, a ja myślałem, że w życiu w klasztorze będę się cieszyć pełnią życia. Nie, żebym się skarżył na krawiectwo czy coś. W końcu zajmowałem się tym od lat. Okej. Manekin krawiecki. Sami mnisi, ale są też regały, więc myślę, że warto je przeczytać. O truciznach coś mieliśmy. Umiejętności specjalne. A tutaj? O miksturach coś. Dobra. Tutaj sami mnisi, nic ciekawego. Zrobiło się ciemno, więc w sumie moglibyśmy skorzystać tutaj z łóżek. Podejrzewam, że to nie jest głupi pomysł. Co prawda się na mnie gapią, bo leżę w ich łóżkach i cuduję. Ale dobra. Zobaczmy kolejne osoby. Dzień dobry. Tu jest tylko pulpit. Też możemy przeczytać, bo będą jakieś punkty. Przestępstwa na Asun. Coś już o tym chyba wiemy mniej więcej, nie? Tu jest Tobias i Marlon. Tu jest jakiś zwykły mag. Dobra, żeby się teraz nie pogubić, tylko żeby tymi chatami chodzić najlepiej. Tu jest jakaś kolejna chata, tu widzę, że się szczury błąkają. Okej, nikomu to widzę nie przeszkadzało. Są drzwi, to są jakieś sypialnie, tylko zwykłe. Wszystko w porządku? Proszę, zostaw mnie samego. Okej, ty nie chcesz gadać. Tobias? Wszystko w porządku? Proszę, zostaw mnie samego. Okej, tu jest ktoś, z kim nie gadałam jeszcze. O, a tu jest nasz ziomo chyba. Tak, Markus. Jak idzie praca? Nie za dobrze. Dlaczego? Wszystkie rośliny w ogrodzie zwiędły, a bez nich nie jesteśmy w stanie kontynuować pracy. Do czego potrzebne wam te rośliny? Na przykład do mikstur, które robi Atanor. Starannie dbamy o nasz ogródek. Podlewamy, plewimy, a to wszystko na nic. Ponadto rośliny muszą być odpowiednio przechowywane. Potrzebujemy ich również do przeprowadzania eksperymentów. Jakiego rodzaju eksperymentów? Obserwujemy ich reakcje na pogodę, otoczenie i glebę. Można powiedzieć, że badamy naturę roślin. Masz jakieś podejrzenia, jak doszło do zwiędnięcia? Nie, nie mam pojęcia, co tam się stało. Może Sigmund będzie wiedział o tym coś więcej. Sigmund? Nasz ogrodnik ma tak na imię. Sigmund jest ogrodnikiem, a ty pytasz, gdzie można znaleźć ogrodnika? W ogrodzie. Spróbuję się dowiedzieć, co się stało z roślinami. To świetnie, wtedy już nie musiałbym się o to martwić. No dobrze. To spróbujmy w takim razie. Na razie go nie widziałam, rzecz jasna. Kim jesteś? Dowodzę rekrutami, którzy ze mną pracują, dbając o bezpieczeństwo klasztoru. Mam na imię Martinus. Dlaczego pilnujesz klasztoru? Beliar nigdy nie śpi, nigdy nie masz pewności, czy właśnie czegoś nie knuje. Od niewyjaśnionego pożaru w bibliotece pilnujemy klasztoru i od tego czasu nic więcej się nie wydarzyło. Jak długo tu stacjonujesz? Jeśli dobrze pamiętam, od 10 lat. Mile wspominam ten czas. Okej. Gibson, dzień dobry. A tu ktoś żyje w ogóle? Jest Rudolf.
Okej, to jest jakiś randomik z tego, co widzę. Ma takie podstawowe kwestie dialogowe. Emanuel. Siema. Wszystko w porządku? Pewnie dzisiaj znowu będzie coś pysznego do jedzenia. Czym się zajmujesz? Codziennie dbam o jedzenie. Moim szefem jest Rudolf, kucharz i najlepszy piekarz w klasztorze. Mamy tu najlepszy chleb w całym Asun, wierz mi. Hej, ty. Kim jesteś? Jestem brat Emanuel. Czym się tu zajmujesz? Co mnich może robić w klasztorze? Mieszkam tu. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego tu stoisz. Powiem wprost, wydaję tu jedzenie i jestem jakby mimowolnym przewodnikiem. Mimowolnym przewodnikiem? Właściwie to odpowiadam tu tylko za wydanie posiłków, a osoby wchodzące tu po raz pierwszy mają mnie za jakiś punkt informacyjny. Powinien to robić rekrut przy bramie, ale zamiast tego woli tam bezczynnie stać. Kto przychodzi tu jeść? Wszyscy członkowie klasztoru. Jeśli chcesz czegoś więcej, musisz zapłacić. Pokaż, co masz. Masz więcej zwoi. Masz niepamięć. Masz sen za stówkę. Bierzemy go oczywiście, bo się przyda. Teleportacja na farmę Karla. Myślę, że jedna się może przydać. I teraz przy okazji tak, posprzedawajmy te rzeczy. Tych tutaj nawet i tak nie będę już nosić. 1 kilo nam w zupełności wystarczy. Tutaj te sierpy, sztylety, 1 łuk w zupełności wystarczy. Zobaczmy, co mamy dalej. Kawałki drewna. Niebieski kryształ, naładowany magiczną energią, środek. Okej, na razie to chyba będzie wszystko. Ale jednak mamy coś. O, Alastor. Szukam szanownego kapłana Alastora. Niech Adanos cię pobłogosławi, mój synu. Jestem Alastor. Co cię do mnie sprowadza? Chcę wstąpić do klasztoru i podążać ścieżką nowicjusza. Tylko ci, którzy mają czystą duszę i dobre intencje, mogą zostać nowicjuszami. Czy spełniasz te wymagania? Wierzę, że tak. Jak mogę się wykazać przed Adanosem? Będziesz musiał zaliczyć kilka testów. Dopiero kiedy Adanos ześle nam znak, zostaniesz przyjęty do kręgu. Co mam dla ciebie zrobić? Aby wystawić cię na próbę, powinieneś odwiedzić naszych braci w mieście i obozie. Co dokładnie mam zrobić? Nic, powinieneś po prostu z nimi porozmawiać. Jeśli chodzi o mój test, nic o tobie nie słyszałem. Dobra, rozumiem. Czyli teraz dopiero mam z nimi o tym gadać? Nie podoba mi się to. Emanuel, masz coś dla mnie? Nie masz, jesteś tylko randomiksem. Gibson? Nic. Może Rudolf coś ma teraz? Hej, ty. Nie, nic nie masz. Może wy macie coś dla mnie? Hej, ty. Ty nie chcesz gadać? Ty też nie chcesz gadać, dobra. Tutaj był Herbert, ale ja już od niego kłeścika wzięłam. Ty nie nadasz mi żadnego zadania, nie. Tu sobie mam tylko do spanka. Tons. Ty też nie. Ciekawi mnie, czy strażnicy też mogą mi dawać zadania, czy zwykły mnich. Do Alastora miałam, do Atanora miałam chyba przyjść, nie? Nie? Czyli zostajemy... Nie, zaraz. O miejscach to już pytaliśmy. Chyba nic, dobra. Tu jest strażnik klasztoru. Czy tu jest ten? Marus? Marus? Hej. Rusz się, nie chcesz nic ode mnie. Argun? Też nie. Co, ja wziąłem wszystkie zadania już? Ty dokąd polazłeś? Nie mam pojęcia. Parachor? Nie. Sargon? Też nie, dobra. Okej, trochę się myślałam, że... Okej, no nieważne. Nie mamy na razie zadań od tych ludzi tu. Tu był jeszcze ten Martinus. Ty też nie masz zadania. Dobra, to nie. Gibson nie ma. Alastor mi kazał iść dalej. No to idziemy dalej, dobra. Łaski bez. Siema, kim jesteś? Kurom. Co ty tu robisz? Studiuję stare księgi o Asun.
Wiele z nich jest napisanych w obcym języku, który rozumieją tylko uczeni. Opowiedz mi o historii Asun. Zbyt wiele się jeszcze nie dowiedziałem. 300 lat temu ludzie walczyli z orkami na Asun. Ostatecznie ludzie zwyciężyli i zniszczyli wiele orkowych budowli. Jedynie świątynia, znajdująca się w wolnym obozie, pozostaje świadkiem wydarzeń z przeszłości. Ludzie zrabowali stamtąd wiele materiałów, aby wykorzystać je jako materiał na budowę. Dlatego przynajmniej w tej części Lalwanii jedyną zachowaną świątynię można zobaczyć właśnie tam. Okej. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę, żebyś chciał cały dzień czytać księgi, żeby wyciągnąć wnioski i prowadzić badania. Raczej nie. Ale nadal możesz mi pomóc. Myślę, że mam dla ciebie odpowiednią pracę. O co chodzi? Ostatnio próbowałem dowiedzieć się więcej o orkach i ich kulturze. Dowiedziałem się, że herszci orków otrzymywali od szamanów pierścienie, które jak się uważa reprezentują wielką siłę i odwagę. W tym pierścieniu może nawet być uśpiona magia, która pomagała hersztom w bitwie. Chcę zbadać jeden z tych pierścieni. Gdzie w tym moja rola? To chyba jasne, masz mi przynieść taki pierścień. A skąd ja ci go wytrzasnę? Podejrzewam, że właśnie od orkowego herszta. Więc mam wbiec na terytorium orków, poprosić herszta o pierścień, a potem tak po prostu wrócić. Jak to sobie wyobrażasz? Możesz to zrobić w jaki sposób, jaki chcesz, ale jest inna możliwość. Inna możliwość? Tak, w tej części Asun, pośrodku mielizny, znajduje się stary kamienny krąg, na północ od północnej bramy miasta. Możliwe, że został tam pochowany wysoki rangą ork, prawdopodobnie wódz. W przeciwnym razie nie zostałby tak starannie pochowany. W grobie jest ten pierścień? Zakładam, że tak, powinieneś zabrać ze sobą coś do kopania. Nie będziesz musiał szukać głęboko, ale na pewno nie chcesz rozkopywać grobu rękami. Czy naprawdę mam forsować grób? Oczywiście, wóz nie będzie miał nic przeciwko, jeśli weźmiesz jego pierścień. Zawsze możesz udać się na tereny orków. Nie, zapomnij, wolę drugą opcję. Ruszam na poszukiwania. Czy to możliwe, że przywołam coś otwierając grobowiec? Wątpię, żeby do tego doszło. Ten ork musiałby zostać przeklęty. Dlaczego ludzie nie używali kamieni ze świątyni jako budulca? Tego nie wiem, przynajmniej na ten moment. Pewnym jest jednak to, że świątynię najpierw zajął Wulfgar. Teraz nie jest tak łatwo się tam dostać. Chciałbym się dowiedzieć, czy nadal znajdują się tam stare relikwie i zapiski tej starej kultury. Możesz mi przekazać wiedzę na temat magii? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć manę. Dobra, zajebiście. Widzę, że mają duże wymagania co do mnie. O, proszę bardzo, kolejne pulpity. Będzie kolejny expik. Pustkowie. Zajebiście. Zobaczmy dalej. Łowy i zwierzyna. Tu nikogo nie ma. Tu ktoś stoi. Chcę być nowicjuszem. Nowicjuszem nie zostaje się z wyboru. Ta droga jest już z góry ustalona, tylko Adanos wie, jakie jest twoje przeznaczenie. Ale możesz przysłużyć się wspólnocie klasztornej. Porozmawiaj z Alastorem. Opowiedz mi o chatach nowicjuszy. Nie ma tu czego opowiadać, mieszkają tam nowicjusze. Ale od wewnątrz wciąż są w doskonałym stanie. Mogę ci jakoś pomóc? Obawiam się, że nie. Prawdopodobnie musiałbyś zerwać wszystkie deski z zewnętrznych ścian chat i założyć nowe. Nie dasz rady zrobić tego sam. Ale jeśli naprawdę chcesz nam pomóc, wybierz się do dolnej dzielnicy. Na pewno jest tam wystarczająco dużo bezrobotnych, którzy chętnie ci pomogą. Trzech pracowników powinno wystarczyć. Przy okazji robisz tym coś dobrego. Dobra, zobacz, co da się zrobić. Okej, tu jest Serafis. Wiecie co, zrobię save'a, bo ja nawet nie wiem, czy ja robiłam jakikolwiek zapis od samego początku. Możliwe, że nie. Kogo my tu mamy? Rzepę. Nie chcę rzepy, mnicha. Mnicha kolejnego. Tu coś leży. Woreczek ziarna. Kolejny mnich. Tu jest jakiś typu, co ich ewidentnie nadzoruje, ale to jest zwykły mak. Mało mnie to w takim razie obchodzi. A tu? Stać. Zawróć natychmiast. Dobra, elo. O! Wasze rośliny wyglądają dość nienaturalnie. A inne dawno już zwiędły. Czy już wiesz, jak to się stało? Myślę, że tak. Nasz alchemik Atanor zajmuje się eliksirami, ale tworzy też specyfiki, którymi podlewa moje rośliny. Dzięki temu rosną szybciej i dają obfitsze plony. Podejrzewam, że jeden z jego środków zatruł rośliny. Prawdopodobnie nie jest przeznaczony do ogrodu.
Możesz go zapytać, co ostatnio uważał? Dobra, zapytam. Okej. Tu jest mak, ale to jest ten zwykły. Tak. Tu jest ktoś, kto tam czaruje, widzę. Grabie zajumałam. Okej. Okolus. Co? Zaraz znajdę dla ciebie czas, chwileczkę. No, skończyłem. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Okolus. Co tu robisz? Chyba nie trudno zgadnąć. Praktykuję sztukę magiczną i badam moc Adanosa. Jestem jedynym kapłanem w klasztorze, który zajmuje się przemianami. O, możesz mi o nich powiedzieć coś więcej? Nie, przykro mi, chociaż wrócimy do tego, jeśli mi pomożesz. Jak mogę pomóc? Kilka dni temu znalazłem w bibliotece pewną starą księgę i opracowałem na jej podstawie zaklęcie przemiany. Powinieneś wiedzieć, że transformacja jest klasyfikowana jako mit i traktowana jako starożytna wiedza. Co mam zrobić? Chcę, żebyś wypróbował to zaklęcie. Zacznijmy od nieszkodliwej owcy. Sam tego nie zrobię, bo przecież mam tu inne obowiązki. W końcu jestem szanowaną personą. To jak, wchodzisz w to? Najpierw opowiedz mi o tym coś więcej. Zgodnie z treścią tej książki, przemiana często przebiegała bez żadnych komplikacji. Po przeczytaniu zaklęcia zostaniesz przemieniony i będziesz mógł się swobodnie poruszać. Mówi się, że możesz się odmienić siłą woli. Zatem nie ma powodu do obaw. Czemu miałbym podjąć to ryzyko? Nauka będzie ci wdzięczna po wsze czasy. Co mi z tych podziękowań, skoro przyjdzie mi umrzeć w ciele owcy? Wolałbym coś bardziej namacalnego. Upewnij się, że zaklęcie nie zawiedzie. Poza tym z pewnością będziesz się świetnie bawił jako owca. Dobra, zrobię to. Świetnie, oto zaklęcie, tylko uprzedź mnie zanim go użyjesz. Czy to nie jest niebezpieczne? Nie, wygląda gorzej niż rzeczywiście jest. Zawsze istnieje pewne ryzyko, ale robię to ku chwale Adanosa, a on mnie chroni. W takim razie nie było tematu. Dobra, zamiana w owce. Coś czuję, że może nie wyjść. Spróbujmy. Możemy mu w takim razie powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Jestem gotów się przemienić. Dobrze, odczytaj zaklęcie i podziel się później wrażeniami. A, jeszcze jedno, postaraj się to zrobić w samotności. Nie mam pewności, jak na ciebie zareagują. No to od dzieła. W samotności, tak? No, to będzie ciężko znaleźć samotność. W sumie tu jest w miarę. Chyba w miarę tutaj jestem samotna, nie? Użyjmy 4. Znowu jedna z tych głupich zamieniłam się w szczura. I jak na złość ktoś mnie oczywiście przyuważył, nie? Okej, wiemy, że to nie zadziałało, ale musimy to zrobić w innym miejscu. Bo oczywiście jak na złość szedł tutaj strażnik, możesz sobie stąd iść szybciej. Poczekajmy, aż sobie stąd pójdzie. No nie wiem, że on tu będzie stał. O Boże Święty. Muszę wyjść poza klasztor, żeby to zrobić. Dobra, ale w sumie zebraliśmy wszystkie zadania. Pójdziemy może od razu do Almansora, on tak miał na imię. Spytamy o te rośliny. Nie, Atanor miał na imię. Czy to ty tworzysz mikstury, które pomagają rosnąć roślinom w ogrodzie? A po co ci to wiedzieć? Herbert wysłał mnie, abym dowiedział się, co się stało z roślinami. Sigmund twierdzi, że jeden z twoich specyfików spowodował zwiędnięcie roślin. Jeden z moich specyfików robi rzeczy, które wspierają rośliny, a nie takie, które im szkodzą. Być może przekazałeś Sigmundowi niewłaściwy środek? Okej, przeklikałam coś i nie wiem, co chłop powiedział. Okej. Chyba musimy znowu w takim razie pogadać z Sigmundem. Ojejku, skomplikowana sprawa, co?
Zobaczmy, co chłop powie. Hej, ty. Ja? Tak, nie wyglądasz mi na zbyt zajętego. Wyświadczasz mi pewną przysługę. W czym rzecz? Widziałeś, czym zajmuję się przez cały dzień? Tak, zamiatasz podłogę. Właśnie, sam dbam o czystość klasztoru. Inni misi są zadowoleni z mojej pracy, wracając w brudnych butach z pola. Chciałem przez to powiedzieć, że ledwo nadążam z pracą. Na dodatek moja miotła nie nadaje się już do użytku, przydałaby mi się nowa. Prosiłbym cię o kupno nowej, im szybciej mi ją przyniesiesz, tym więcej reperii dostaniesz, zgoda? Dobra, przyniosę ci twoją miotłę. Oto reperii, nagrodę otrzymasz, gdy przyniesiesz miotłę. Gdzie mam cię szukać? Znajdziesz mnie tam, gdzie w klasztorze jest największy brud. Będę tam zamiatać. Oj, stary. Moir ogrodnik poszedł. U kogo ja kupię miotłę? U Emanuela może, nie? Zobaczmy. Oczywiście tego tutaj teraz durnia nie ma. Matko Bosko, no dlaczego tutaj wszystko idzie nie tak jak trzeba? O, tu jesteś teraz. Kto zazwyczaj podaje roślinom specyfiki? Zajmuję się tym osobiście. Moi uczniowie przynoszą je, a następnie podaję je roślinom. Dlaczego twoi uczniowie nie mogą tego robić? Zwariowałeś? Nie mają zielonego pojęcia, jak to robić. Za chwilę zamiast grządki będzie tu dżungla. Nie jestem aż taki szalony. Aha. No to dobra. Gdzie jest ten gościu? Kurde, widziałam go tu wcześniej, ale już nagle go tu nie ma. O Boże. Potrzebuję kupić miotłę. Może ty masz miotłę? Masz miotłę? Powiedz mi, że masz. Pokaż towary mi najpierw. Masz miotłę? Nie masz miotły. Wygląda na to, że to Sigmund zatruł rośliny. Domyślam się, że albo wydałeś niewłaściwy specyfik, albo to jeden z uczniów wziął nie ten, co powinien. W każdym razie, póki co tu jesteś głównym podejrzanym. Kim jestem? Nie było mnie w domu, gdy uczeń odbierał miksturę. Zostawiłem moją instrukcję, miał wziąć specyfik, który stał przy moim łóżku. To on musiał się pomylić, ja jestem pewien tego, co mu powiedziałem. Zapytaj Marlona i Tobiasa, to oni są uczniami Sigmunda. Okej. Okay. Dobra, stary, zamknij się. Pfu, gdzie jest ten? Podejrzewam, że on ma miotłę. Kto inny może mieć miotłę? Jak na złość, oczywiście. Okej, okay. A Tobiasa miałam spytać, tak? Odbierałeś ostatnie specyfiki od Atanora? Nie, Marlon to zrobił. Herbert, nie. Odbierałeś ostatnio specyfiki od Atanora? Nie, Tobias to zrobił. No chyba se żartujecie ze mnie. O Boże. Kto ci dostarczał ostatnio specyfiki? To był Tobias, czemu pytasz? Jeden z nich musiał dostarczyć ci złą miksturę, żeby twoje rośliny obumarły. Jednak obaj zaprzeczyli, że dostarczyli środek. Więc mówisz mi, że to Tobias podał mi zły specyfik? Jak najbardziej. Chciałbym wiedzieć, jak się z tego wytłumaczy. Ja również. Wiem, że to ty podałeś Sigmundowi złą miksturę. Przyznaję się, ale co miałem zrobić? Alchemika tam nie było i nie pamiętałem, którą kazał mi wziąć. Wziąłeś którąkolwiek? Dokładnie tak. Nie miałem prawa wiedzieć, że rośliny po prostu umrą. Mam tylko nadzieję, że nie zostanę za to wyrzucony. Jestem ciekaw, co na ten temat ma do powiedzenia Herbert. Ja też. Tobias jest odpowiedzialny za obumarcie. Jak? Najwyraźniej Atanora nie było, kiedy Tobias miał odebrać specyfiki wzmacniające wzrost roślin. Tobias dowiedział się, gdzie znajduje się mikstura, ale o tym zapomniał i pomylił butelki. Butelka trafiła następnie do Sigmunda, który nieświadomie podał roślinom niewłaściwy środek, powodując ich obumarcie. W takim razie każdy jest za to mniej lub bardziej odpowiedzialny. Dziękuję za odkrycie prawdy. Co stanie się z Tobiasem, Sigmundem i Atanorem? Ponieważ żadne z nich nie zrobiło tego umyślnie i nie chcieli zniszczyć naszych roślin, nie poniosą żadnych konsekwencji, o ile to się więcej nie powtórzy.
Poproszę Sigmunda, żeby jutro zasiał nowe rośliny, ponieważ stare i tak już do niczego się nie nadawały. Jakoś sobie z tym poradzimy. Okej, git. Dobra. Gdzie ten ćwog jest? Gdzie jest Emanuel? Kurde, jak na złość go nie ma, a on handluje, no nie? Ja jestem pewna, że od niego mogę kupić jakąś miotłę. Widzę, że ten zapracowany typ już poszedł sobie gdzie indziej. Kurom. Parachor. Ty też handlujesz, ale ty nie masz miotły. Po co by ci miała być miotła? Mnich. Kurde, już myślałam, że Emanuel, nie? Jak na złość gdzieś polazła Tamenda i jej nie ma. Trzeba będzie się przekimać do rana chyba. Tak zrobimy, bo on wtedy siedzi we właściwym po prostu miejscu. Powiem wam, że tu w klasztorze jest dużo do zrobienia. Jego tu dalej nie ma. Jezu. Wy sobie nie róbcie jaj ze mnie. No nie mam dla ciebie miotły, no nie mam. Dobra. Wiecie co, może go spotkam gdzieś po drodze. Na razie idziemy zrobić ten eksperyment. Najlepiej poza właśnie klasztorem. Myślę, że tu będzie dobrze. Nikt mnie tu nie powinien zauważyć. Mam to pod czwórką? Nie mam. Czyli sobie założymy. Cztery, przemiana. Nie mam przy sobie mojego dziennika. Owczy eksperyment. Dobra, no zostałam szczurem. Zobaczymy, jak on na to zareaguje. Czy ten gościu wreszcie tu przyszedł? Czy go dalej tu... Nie ma go. Przecież to jest jakiś dramat. Dlaczego? Nie wiem. Już jestem. I jak było? Jak było? Chcesz wiedzieć, jak było? Twoje cholerstwo zmieniło mnie za fajdanego szczura. Omal mnie nie zadeptali. Chcesz wiedzieć więcej, to samemu pełzaj po podłodze. Uspokój się, mówiłam ci, że to tylko eksperyment. Widzę, że jesteś cały i zdrowy, więc o co tyle krzyku? Daj mi chwilę, muszę sprawdzić, co mogło pójść nie tak. I co? Wygląda na to, że podczas pisania pomyliłem pradawne nazwy zwierząt. Wybacz, oto nowy, poprawiony zwój. W porządku, mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Dobra, czy ja mogę tu się zmienić w owce? No chyba mnie nie zabiją. No zadziałało. Kamień spadł mi z serca, opowiadaj. Czytałem to zaklęcie powoli i uważnie. Nie dostrzegłem żadnych zmian, aż w końcu stałem się owcą, a nie jakimś obrzydliwym szczurem. Ale potem szybko miałem ochotę wrócić do własnego ciała, po czym znów się przemieniłem. Tym razem wszystko poszło gładko. Zasługujesz na poznanie owoców moich badań. Od teraz możesz kupować u mnie zwoje. Dzięki. Jeśli będę miał nowe zadania, skontaktuję się. Co masz do zaoferowania? Masz głównie zaklęcia przemiany. Też masz sen, ale już kupiliśmy. Dobra. To idziemy poszukać Emanuela. Tu ktoś siedzi. Jak to on, to się naprawdę wkurzę. Nie, to jest ten zapracowany mnich. A niby mówił, że wiecznie będzie zamiatał. No nie widzę. Przyszedł tu wreszcie. No nie ma go tu. No muszę chyba kupić miotły w mieście, wiecie? Nie mam miotły, nie mam. O Boże, dobra. To wiecie co?
Chociaż nie, bo potrzebujemy to wężowe ziele jeszcze. Ja mam go aktualnie. Czy to będzie w przedmiotach, czy będzie tutaj? Oszczaw królewski mam jeden. No tak, mam. Wężowe ziele. Możliwe, że będzie po prostu tu w przedmiotach. Tak, mamy 3. Miało być 7. Bo wtedy moglibyśmy wrócić do miasta od razu z antidotum na biegunkę. O Jezu, naprawdę sporo tego wszystkiego. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ja się z topielcem trochę cykam bawić. Natomiast to są chyba młode topielce, tak. Dobra, to mamy szansę, że mnie nie zeżre. Nie lubię bardzo topielcy. Ojej, uderzył mnie. Dobra, na szczęście z tym topielcem się można bić. Jagody. Znowu młody topielec. Same chwasty rosną. Ojej. Ja nie umiem też gadów skurować, więc to jest trochę marnotrawstwo. Boję się, że po drugiej stronie są te rośliny. To są same chwasty. Tu jest młody topielec, ale tam już widzę, że jest dorosły. Niedobrze. Jezus! Kuźwa, tu nie ma nawet roślin. Miały być tu. Dobra, z takim dużym... To najbezpieczniej by było... No właśnie. Robić po prostu cofkę i... Ewentualnie w ten sposób. Dobra. Tu jest jakaś roślina, ale podejrzewam, że to jest jedno głupie... Wiecie, ten bije po piątaku, a tamten... Sami wiemy, nie? Ojejku, dobra. Wężowe ziele. Okej, to będzie jako przedmiot taki typowy. Okej. Popłynęłabym sobie na drugi brzeg, ale trochę się boję. Gdzie ja w ogóle jestem na mapie? No dobra, spróbujmy. A to widzę, że tu się nawet nie płynie. Będzie kolejne. Dobra. Myślę, że fajnie by było to zrobić jeszcze dzisiaj. Widzę, że w tego młodego wchodzę na spokojnie. 4 strzały. Tam są kolejne 2 i tu znowu widzę więcej tego wężowe... A to akwamaryn? Wreszcie to nazbierałem. Cholera, było ciężko. Wiecie co? Możemy już wykończyć te topielce tu, bo one są z tego co widać 2 ostatnie. A tutaj już potem się i tak kończy, że tak powiem, ta mielizna, nie? Tylko chciałabym, wiecie, żeby...
jednak z dala od tamtego. Okej, okay, kolejny poziom. Zarąbiście. Tylko ja... W sumie nie muszę się leczyć, bo mi gra trochę podleczyła. Dobra, to miło akurat z jej strony. Roślinka. Dobra, poczekamy. Może nie na tych kamieniach, bo to jest durny pomysł. Okej. I chyba to było wszystko tu. Zarąbiście, dobra. No to możemy wracać. Myślę, na spokojnie. Nawet kolejny poziom wbity. Myślę, że to jest dobry moment, żeby dać sobie właśnie w siłę, żeby zwiększyć te obrażenia od broni. Także myślę, że Dychea pójdzie właśnie w siłkę. Ale to już nie w tym odcinku, tylko w kolejnym. Tutaj jeszcze było coś, właśnie można wejść. Jakaś roślina. Smoczy korzeń. A może nawet więcej? Wow, ale mnie przeteleportowało. Nie, więcej tu już nic nie ma. Tędy raczej nie wejdę tam, gdzie chcę, więc... Wracajmy. Weźmiemy antidotum i będziemy, moi drodzy, kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o resztę, to się zajmiemy tym już później. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Okej. A może ten gość nawet przyszedł, jeszcze sprawdzimy na początek, a raczej na koniec odcinka. Mam rośliny, o które prosiłeś. W porządku, poczekaj tutaj. No to poczekamy. Mogę to przyspieszyć? Nie mogę. Szkoda. Ojejku, no dawaj mi to. Oto antidotum. Zmielone skręty wężowego ziela mają bardzo gorzki smak. Musi jednak przyjąć antidotum bez żadnych napojów. Aby uzyskać pełny efekt, należy wypić całą. Rozumiem. Okej. Okay. Niech Adanos cię chroni. Masz regały. Zaraz, masz regał. Nawet dwa. Dobra, ogarniemy regały. Sprawdzimy, czy ten chłop przyszedł i czy on ma miotłę w ogóle do kupna. A jak nie, to wrócimy potem z naszym ziomalem. Jakieś wskazówki na temat strzał. Wrócimy do miasta najwyżej. Widzę, że jest, więc zobaczmy, czy sprzedaje też miotłę. Masz coś takiego jak miotła, człowieku? Nie masz, trzeba do miasta iść po miotłę. Dobra, to moi drodzy, w kolejnym odcinku ruszymy z naszym tutaj Markusem, który nas tutaj przyprowadził z powrotem do miasta. Zajmiemy się tym zadaniem rozleniwiony złodziej. Spróbujemy podkraść owce dla bandytów. Czyli zrobimy tą owcę ofiarną. Myślę, że możemy spróbować też pomóc Norbertowi z tymi wilkami. Już jesteśmy całkiem silni, więc myślę, że to nie będzie problem. Ten topór moglibyśmy załatwić. W sumie jest dosyć sporo tych rzeczy, które możemy zrobić. To są głównie zadania z klasztoru. Jeszcze sobie zobaczę, czy jakieś będą. No i też będziemy się powoli wybierać do portu, ale to kiedy indziej. Moi drodzy, jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, to też na Discorda, link macie w opisie. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć!